ulica Kościuszki przejdzie kompleksowy remont. Miejski Zarząd Dróg podpisał już umowę z wykonawcą, który ma 14 miesięcy na zrealizowanie inwestycji. W pierwszej kolejności drogowcy wybudują kanalizację deszczową na Kościuszki, a także na placu Dąbrowskiego i fragmencie ulicy Warszawskiej. Następnie ułożą nową nawierzchnię. Po zakończonym remoncie cała ulica Kościuszki między Tumską a skrzyżowaniem z Misjonarską ma przypominać drogę sprzed lat. Jezdnia będzie wyłożona kostką kamienną. Chodniki natomiast zostaną wykonane z płyt z jasnoszarego granitu strzegomskiego. Swoim wyglądem mają nawiązywać do ulicy Tumskiej. Powstanie także nowe oświetlenie LED-owe. Odmieniona ulica Kościuszki będzie nieco węższa, a samochody będzie można parkować równolegle do jezdni. Inwestycja ma kosztować blisko 17 milionów złotych. 5 milionów miasto pozyskało z budżetu państwa. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu Płocka. Podczas remontu zachowane zostaną wszystkie rosnące wzdłuż ulic drzewa. Już po raz piąty uczniowie płockich podstawówek wzięli udział w akcji Rowerowy Maj i przez cały miesiąc przyjeżdżali do szkół na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach. Prowadząc zdrowy i ekologiczny tryb życia, rywalizowali przy okazji o tytuł najbardziej rowerowej szkoły i klasy. Podsumowanie tej rywalizacji odbyło się na Starym Rynku. Nagrody najbardziej aktywnym uczestnikom Rowerowego Maja wręczył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Rowery to zdrowy środek transportu, tylko trzeba jeździć bezpiecznie po drogach rowerowych i znając przepisy ruchu drogowego. Tytuł najbardziej rowerowej szkoły otrzymała szkoła podstawowa nr 5. Drugie miejsce zajęła 15, a trzecie 12. Nagrody otrzymały także najbardziej aktywne klasy w poszczególnych szkołach. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą. Jabadabadu! I ruszamy! Jabadabadu!